opowiem wam pewną historię. W jednym z malowniczych miasteczek Dolnego Śląska, w domu wielorodzinnym, mieszkała wraz z rodzicami 11-letnia Julia. Z okna swojego pokoju widziała okazały budynek, który przypominał jej zamek. Ale niestety, od rodziców wiedziała, że to tylko zwykły gmach dawnej biblioteki. Dziewczyna często miała problem z zaśnięciem. Siadała wtedy w oknie i wyobrażała sobie, że zamek jest pełen różnych baśniowych postaci. Pewnego bezsennego wieczora dziewczyna jak zwykle patrzyła przez okno, gdy nagle w jednym z okien budynku zauważyła jakąś dziwną postać. Wydawało się jej, że to nie był człowiek. Dziewczyna poczuła dziwny niepokój. Postanowiła, że opowie o wszystkim rodzicom, ale nie wiedziała, co ma im powiedzieć. Gdy ponownie spojrzała w okno, dziwnej postaci już tam nie było. Następnego dnia postanowiła, że opowie całą historię swojej sąsiadce Zosi. Chociaż bała się, że dziewczyna ją wyśmieje, postanowiła, że o wszystkim jej opowie. Dziewczyna nie dość, że jej uwierzyła, też opowiedziała jej historię opowiedzianą jej kiedyś przez babcię. Dawno, dawno temu, gdy budynek pełnił jeszcze funkcję biblioteki, przyjeżdżali do niego różni uczeni. Przywozili oni tam różne eksponaty. Jednym z nich był piękny księżycowy kamień. Głosiły legendy, że księżycowy kamień ma moc ożywiania tego, co nieożywione. Niestety, w dniu, kiedy przenosili wszystkie zbiory biblioteki do nowego budynku, księżycowy kamień zaginął. Głoszą legendy, że pod całym Wrocławiem jest mnóstwo tuneli i że jeden z nich prowadzi prosto do piwnicy biblioteki. Julię bardzo zaciekawiła historia opowiedziana jej przez Zosię, więc postanowiła, że to sprawdzi. Wzięła klucz od piwnicy, świecę i wałek do ciasta. Zeszła na dół, otworzyła drzwi, zapaliła świecę i weszła do piwnicy. Chwilę pochodziła, ale nic nie znalazła. Gdy już miała wracać, jakiś zimny podmuch wiatru owiał jej stopy i zdmuchnął świecę. W piwnicy panował półmrok. Dziewczyna ponownie zapaliła świecę i wtedy dopiero zobaczyła, że jakieś dziwne niebieskie światło wydobywa się spod jakiegoś regału. Postanowiła, że przesunie regał, ale był dla niej za ciężki. Pomyślała, że pościąga wszystkie słoiki, które na nim były. Gdy już miała ściągnąć ostatni, poczuła jakiś dziwny opór. Szarpnęła mocniej i wtedy słoik się przekręcił, a mebel wraz ze ścianą się przesunął. Dziewczyna zobaczyła tam dziwny tunel, ale bała wejść dalej. Postanowiła, że musi się lepiej przygotować na tą wyprawę. Następnego ranka opowiedziała całą historię swojej sąsiadce Zosi. Dziewczyna ucieszyła się, że cała legenda jest prawdziwa. Dziewczyny obmyśliły plan działania i że gdy tylko ich rodzice zasną, wymkną się i spotkają przy piwnicy. Wieczorem długo czekała, aż światło w sypialni rodziców zgaśnie. Około 1 w nocy dziewczyny wymknęły się i spotkały w ustalonym miejscu. Julia ponownie otworzyła drzwi do piwnicy, zapaliła świecę i przekręciła słoik. Obie dziewczyny weszły do korytarza. Zobaczyły, że przed nimi jest jakieś niebieskie światło. Postanowiły, że za nim pójdą. Potem skręciły jeszcze w prawo, bo tam światło było mocniejsze. Potem skręciły jeszcze dwa razy i dotarły do jakiegoś pustego pomieszczenia, gdzie na środku leżał jakiś kamień. Od razu rozpoznały, że to ten księżycowy kamień. Według legendy księżycowy kamień ma moc ożywienia tego, co nieożywione. Ale co może ożywić w pustym pomieszczeniu? Nagle usłyszały jakiś dziecięcy chichot i tupanie. Postanowiły, że za nim pójdą. Nagle przed nimi, jak spod ziemi, wyrosły wielkie dębowe drzwi. Chociaż myślały, że są zamknięte, to szarpnęły za klamkę i ku ich zdziwieniu były otwarte. Od razu zobaczyły, że to wejście do piwnicy biblioteki. Nagle zobaczyły cień tego chłopczyka, który zaczął przed nimi uciekać. Jakby bawił się z nimi w berka. Julia od razu wystrzeliła jak torpeda, żeby go gonić. Ale Zosia powiedziała, żeby się zatrzymała, bo ona już nie ma siły. Że to jest dziwne, że powinno wszystkim powiedzieć swoim rodzicom. Na te słowa chłopczyk zatrzymał się i powiedział, żeby tego nie robiły. Podszedł do nich
I dopiero wtedy dziewczyny zorientowały się, że to nie jest zwykłe dziecko, tylko drewniana kukiełka. Dziewczyny zapytały się, kim jest, na co on odpowiedział, że zwykłym chłopcem. W tym momencie jego nos wydłużył się o jakieś 3 centymetry. Dziewczyny krzyknęły: Pinokio! A drewniana kukiełka uśmiechnęła się i ucieszyła, bo wiedziała, że jej baśń nie pójdzie w zapomnienie, że wie, że na świecie są jeszcze dzieci, które lubią czytać książki. Postanowił, że opowie im całą prawdę o bibliotece i księżycowym kamieniu. Od czasu, gdy do biblioteki trafił piękny księżycowy kamień, zawsze o północy wszystkie baśniowe postacie ożywały. Niestety, w dniu, kiedy przenosili wszystkie zbiory biblioteczne do nowego budynku, chcieli też zabrać księżycowy kamień i wszystkie inne eksponaty. Baśniowe postacie nie mogły sobie na to pozwolić, więc o północy wykradły księżycowy kamień. Niestety, z biegiem lat moc kamienia słabnie i coraz mniej postaci z baśni ożywa. Pinokio postanowił, że pokaże dziewczynom, gdzie znajduje się miejsce, gdzie bawią się wszystkie postacie. Gdy dziewczyny weszły do środka, mogły rozpoznać czerwonego kapturka, Salineczkę, czarnoksiężnika Zos, a nawet Babę Jegę, która w najlepsze grała w szachy z kotem w butach. Można było tam zobaczyć też wiele zaczarowanych zwierząt. Baśniowe postacie coraz śmielej podchodziły do dziewczynek i chciały się z nimi bawić. Po kilku godzinach Zosia spojrzała na zegarek i powiedziała do Julki, że muszą już wracać, bo kiedy rodzice dowiedzą się, że chodzą same po jakichś opuszczonych lochach, nie pozwolą im na wspólne zabawy. Dziewczyny pożegnały się ze wszystkimi baśniowymi postaciami i poszły do domu. Obiecały też, że gdy tylko będą mogły, będą zabierać po kilka książek, reperować je i zawierać do szkolnej biblioteki, aby baśniowe postacie mogły na nowo ożywiać wyobraźnię uczniów. Kilka dni później, pomimo danej obietnicy, Zosia postanowiła, że opowie o wszystkim swojej babci. W końcu od niej wszystko się zaczęło. Staruszka uważnie wysłuchała opowieści Zosi i powiedziała: Widzisz, Wnusiu, strach ma tylko wielkie oczy. Na co Zosia powiedziała: Albo długi nos.